W niedzielę 13 stycznia odbyła się pierwsza po świąteczno-noworocznej przerwie kolejka halowej Ligi Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta. Jako pierwsze na boisko wybiegły drużyny 100% i FC Bażant. Wygrali ci pierwsi 4-1. Spartacus Team pokonał Old Boyów Łady aż 5-1, a OKS Sitarska wygrała z Załadunkiem Team 4-3. RWKS Sparta uległa Hanzie Team 1-2, natomiast blokersi odprawili z kwitkiem zespół Modela. Ten mecz zakończył się rezultatem 7-4. W tabeli na prowadzeniu są obecnie blokersi z 12 punktami na koncie. Drugie miejsce zajmuje Hanza, która ma 10 oczek, trzecie Oldboye Łady z 9 punktami, na czwartej pozycji jest RWKS Sparta, na piątej Spartacus, a na szóstej 100%. Te zespoły zgromadziły po 6 punktów. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują OKS Sitarska, FC Bażant, Załadunek Team, Model i Galacticos. W klasyfikacji Króla Strzelców po 4 kolejkach prowadzi Andrzej Wachowicz z Blokersów, który zdobył 11 goli. Drugie miejsce zajmuje Krzysztof Pokarowski z Oldboyów Łady, który strzelił 6 bramek, a tuż za nim jest zdobywca 5 goli, jego kolega z drużyny Marek Pyda. W najbliższą niedzielę mecze piątej kolejki. Blokersi zagrają z Hanzą, Oldboye Łady ze Spartą, FC Bażant podejmie Sitarską, Galacticos zmierzy się z Modelem, a ekipa 100% zagra ze Spartacusem. Mecze rozpoczną się o godzinie 14 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. 9 zespołów z Lubelszczyzny, Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego, a także z Ukrainy wzięło udział w 5. turnieju halowej piłki nożnej Oldboyów, który odbył się w sobotę w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. W rywalizacji oglądaliśmy Wisłę Sandomierz, Tomasowie Tomaszów Lubelski, Włodawiankę Włodawa, zespoły Czarny Holeszyce, Roztocza Narol, Włókniarza Frampol i Echo Zawada oraz Oldboyów Weterana Łuczesk Łuck. Nie zabrakło oczywiście gospodarzy, czyli byłych piłkarzy Łady Biłgoraj. Zespoły rozgrywały mecze w dwóch grupach, każde spotkanie trwało po 12 minut. Odbyło się wiele ciekawych i zaciętych pojedynków oraz wiele zaskakujących rozstrzygnięć. W roli faworyta stawiani byli m.in. piłkarze Wisły Puławy, Tomasowi, Łady albo ekipa z Łucka. A tymczasem zwycięzcą turnieju została Włodawianka, która w finale pokonała zespół Włókniarza Frampol 2-0. Na trzecim miejscu plasowało się Echo Zawada, a na czwartym Tomasowia. Statuetkę dla najlepszego piłkarza otrzymał Grzegorz Bornus z Włodawianki, królem strzelców został zdobywca 5 goli Radosław Wącisz z Sandomierza, a za najlepszego bramkarza uznano Zdzisława Steca z Włókniarza Frampol. Rozgrywki Oldboyów, czyli piłkarzy, którzy przekroczyli 35 rok życia, cieszą się coraz większą popularnością. Co jakiś czas organizowane są turnieje dla tej grupy zawodników. Panowie wciąż udowadniają, że 35, a w przypadku wielu piłkarzy zdecydowanie więcej lat, to nie jest wiek, który eliminuje z czynnego uprawiania piłki nożnej. Postawa fair play i znakomite przygotowanie techniczne oraz motoryczne to cechy, których młodzi pasjonaci futbolu wciąż mogą się od nich uczyć.